Kia ujawniła ceny swojego najnowszego dzieła, czyli modelu Sportage. Bazowa wersja z benzynowym silnikiem 1.6 TGDI o mocy 150 koni mechanicznych z manualną skrzynią biegów kosztuje 105 900 zł. Warto zaznaczyć, że z silnikiem tym nie będzie dostępna skrzynia automatyczna oraz napęd na 4 koła. Ceny diesla 1.6 CRDI, który również znalazł się w katalogu, startują od 114 900 zł. 230-konną hybrydę wyceniono na 147 900 zł, a nowy wariant plug-in o mocy 265 koni mechanicznych na 177 900 zł. Jeśli zapragniesz połączyć tę jednostkę z wersją GT Line, cena przekroczy już 200 000 zł. Warto zaznaczyć, że już w podstawowej wersji na pokładzie znajdą się takie elementy wyposażenia jak 17-calowe felgi aluminiowe, klimatyzacja manualna, światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, kamera cofania, asystent utrzymania pasa ruchu i 8-calowy ekran dotykowy z obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Zgodnie z zapowiedziami producenta, zamawiając produkowany na Słowacji model, na jego odbiór będziemy musieli poczekać około 4 miesiące. Patrząc na dzisiejsze realia, taki wynik byłby zdecydowanie godny pochwały. Rzućmy również okiem na nowy design Sportage, który po raz pierwszy w swojej historii zaprojektowany został z myślą o rynku europejskim, co objawiło się nową platformą podłogową, oferującą dostosowane do europejskich dróg rozstaw osi, wymiary i proporcje. W porównaniu z poprzednikiem zwiększono zatem pojemność bagażnika, przestrzeń nad głową i miejsce na nogi. Na papierze prezentują się one następująco. Bagażnik udostępni do wykorzystania 591 litrów, a po złożeniu oparcia kanapy jego pojemność wzrośnie do 1780 litrów. Oparcie kanapy dzielone będzie w proporcji 40-20-40. Rozstaw osi wyniesie 2680 mm, długość 4515 mm, szerokość 1865 mm, a wysokość 1645 mm. Nowa filozofia designu marki Kia brzmi przeciwieństwa, które się przyciągają. Z przodu nowego Sportage znajdziemy wlot powietrza do chłodnicy w kształcie tygrysiego noska, od lat wyróżniający modele marki Kia, który zinterpretowano na nowo. Łączy się on teraz z charakterystycznymi światłami do jazdy dziennej w kształcie bumerangu i z matrycowymi reflektorami w technologii LED. Czarny dach, kolejna nowość w europejskiej wersji Sportage, podkreśla sportowy profil i dynamicznie stylizowany słupek C. Wyraźnie zaznaczone boczne linie nadwozia spotykają się z tyłu ze smukłymi światłami do jazdy dziennej, które zdają się wcinać w nadwozie. Design tylnych świateł sprawia, że nowy Sportage widziany od tyłu wydaje się być znacznie szerszy niż jest w rzeczywistości. W zależności od wersji wyposażenia, nowy Sportage dostępny będzie z 17, 18 lub 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. Do wyboru otrzymamy ich 5 wzorów i 5 kolorów. Nowoczesna stylistyka nadwozia łączy się z ciekawym wnętrzem, którego najbardziej charakterystycznym elementem jest zakrzywiony wyświetlacz. Integruje on najnowsze osiągnięcia z dziedziny łączności ze światem zewnętrznym, a jego wygląd sprawia, że deska rozdzielcza wydaje się być szersza i głębsza niż jest w rzeczywistości. Kabina zorientowana została na kierowcę i w założeniu zapewnić ma intuicyjną obsługę. Wnętrze sprawia wrażenie wykończonego materiałami wysokiej jakości, co oczywiście będziemy mieli okazję sprawdzić dopiero podczas pierwszych testów. Zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala wyposażony został w najnowszej generacji ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który powinien zapewnić precyzyjną i wyraźną grafikę. Nowoczesne oprogramowanie umożliwi użytkownikom zdalne łączenie się z samochodem za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Ma ona zapewnić również dostęp do kluczowych funkcji, takich jak usługi Kia Live Services, nawigacja online, rozpoznawanie głosu i integracja kalendarza ze smartfona. Aplikacja Kia Connect umożliwia też np. szybkie sprawdzenie, czy samochód i okna są zamknięte oraz udostępnia informacje na temat lokalizacji auta. Za przestrzenny dźwięk w nowym Sportage odpowiadać ma system audio marki Harman Kardon, na którego test nie mogę się już doczekać, jest to bowiem jeden z moich ulubionych producentów. Nowa Kia Sportage do sprzedaży trafi w drugiej połowie grudnia, a patrząc na rozwój koreańskiej marki, możecie już zacząć przyzwyczajać się do jej częstego widoku na polskich ulicach.